Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Analiza projektowa kryptowalut. Tym razem wrócimy do początkowej serii, do playlisty związanej z analizą projektową kryptowalut, w której to omawiam narzędzia wykorzystywane podczas analiz, które będę prowadził, które będę omawiał w kolejnych filmikach. Tą playlistę możecie znaleźć tutaj. Odcinki z tej playlisty charakteryzują się takim pomarańczowym tłem, jak widzimy tutaj na ekranie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić dwa projekty, które pokrótce omówiłem w odcinku o projekcie LISK. Są to takie package managery. Pierwszy z nich to Bower. Drugi z nich to NPM. Oczywiście linki do tych serwisów podam później w opisie do tego odcinka. Do czego te serwisy służą tak naprawdę? Tutaj parę słów wyjaśnienia z mojej strony. Są to package managery, których używają programiści do tworzenia aplikacji. W momencie, kiedy jesteśmy autorem jakiejś biblioteki, która kierowana jest do zespołów deweloperskich w celu tworzenia na jej bazie oddzielnych projektów, wtedy umieszczając taką bibliotekę w takim serwisie package managerowym, dajemy możliwość programistom łatwiejszego pobrania ich. Mamy też możliwość łatwiejszego zarządzania wersjami, to znaczy jeśli na przykład wprowadzimy jakąś modyfikację, to wtedy programiści, którzy korzystają z poprzedniej wersji, dostają od razu powiadomienie, że jest dostępna nowsza wersja tej naszej biblioteki i mogą sobie zaktualizować swoje oprogramowanie. Dlaczego uważam, że te dwa serwisy i śledzenie ich jest istotne? Z tego względu, że kiedy rozmawiamy o projekcie kryptowalutowym, który kierowany jest w stronę programistów, którzy przede wszystkim muszą tworzyć aplikacje na tą platformę, jak na przykład Matic Network, LISK, czy też, jak się okazuje, Ripple. W momencie, kiedy takie umieszczenie paczki z danego projektu na jednym z tych serwisów ma miejsce, programiści mają łatwiejszy dostęp. Dzięki temu architekci mogą im zlecać wykonywanie projektów w oparciu o te udostępnione biblioteki, udostępnione technologie. To powoduje wzrost projektów, które opierają swoje funkcjonowanie na danym kryptograficznym repozytorium. Także tutaj sobie sprawdzimy trzy przykładowe biblioteki. Omawiany już przeze mnie wcześniej Matic. Tutaj warto jeszcze raz podkreślić, zwracać uwagę na to, przez ile projektów ta biblioteka jest używana. Kolejny Ripple Lib. Tutaj widzimy aż 649 użyć. Oraz LISK SDK, który już ma 6. A jeszcze niedawno podczas omawiana przeze mnie tego w jednym z poprzednich filmów, tych projektów było 4, o ile dobrze pamiętam. I teraz jeśli jesteśmy zainteresowani adaptacją takiego projektu, takiej biblioteki z konkretnego projektu, warto wpisać jej nazwę w jednym z podanych tutaj serwisów. Tutaj sobie użyjemy NPM-a. Matic.js podpowiada nam to. Tutaj widzimy, od czego to jest zależne, ile projektów umieszczonych również na tym serwisie NPM korzysta z tej zależności, jak jest tygodniowa ilość pobrań tej biblioteki oraz podstawowe dane z serwisu GitHub, czyli licencja, wersja, otwarte issue i pull requesty oraz kiedy opublikowano najnowszą wersję umieszczoną tutaj właśnie w tym repozytorium bibliotek na portalu NPM. Także dosyć ciekawe informacje, zwłaszcza jeśli chodzi o weekly downloads, czyli mniej więcej ile osób w tym tygodniu pobrało tą bibliotekę do swojego projektu, a skoro pobrałem do swojego projektu, to znaczy, że chcę na jej bazie tworzyć swój jakiś własny projekt i tym samym adaptacja konkretnego projektu jest coraz większa. Sprawdźmy teraz jeszcze Ripple.
Whirlpool, Leap. Proszę, tutaj widzimy o wiele większe zastosowanie, 12 zależności, ale aż 82 projekty umieszczone na tym portalu korzystają z tej biblioteki Ripple Leap, służącej właśnie do interakcji z XRP Ledger. Ponad 6 tysięcy pobrań w tym tygodniu. Informacja o licencji, aktualnej wersji, otwartych issue, pull requestach i oczywiście informacja, kiedy ta obecnie obowiązująca wersja została tutaj opublikowana. Także niezwykle ważny wskaźnik weekly downloads. I ostatnią bibliotekę, którą w tym programie sobie przejrzymy, czyli Lisk SDK. Tutaj widzimy zależność od czterech bibliotek. Jedna, która używa tego. I 153 pobrania w bieżącym tygodniu. 170 ponad issue, 5 pull requestów. I tutaj ciekawa sytuacja, ostatnia aktualizacja 25 minut temu. Także jeszcze raz podkreślam, jeśli mamy do czynienia z projektem przeznaczonym typowo dla programistów, warto rozważyć te dwa portale, szybko rzucić okiem na te statystyki. Zawsze nam to coś podpowie, da dodatkową wiedzę na temat adaptacji projektu, wiedzę, która jest konkretna, która jest podparta konkretnymi tutaj liczbami, które oznaczają zastosowanie danej biblioteki pochodzącej z danego projektu o programowaniu tworzonym przez zewnętrznych programistów. Na tę chwilę to już wszystko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do pozostawienia w komentarzach. Dziękuję. Cześć.